Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Przede wszystkim cieszę się, że mogłem się tutaj pojawić i przedstawić to, co robimy na co dzień w firmie Scan3D, to, czym się zajmujemy zawodowo, z czego żyjemy i też to, co bardzo lubimy robić tak naprawdę. Swoją prezentację nazwałem Digital Twin. Jest to cyfrowy bliźniak, czyli tak naprawdę odtwarzanie obiektów rzeczywistych w świecie wirtualnym. To jest bardzo fajna nazwa, nam osobiście się podoba i dosyć dobrze tłumaczy to, czym się zajmujemy. Pozwolę sobie na tych kilku czy kilkunastu slajdach pokazać tak naprawdę, czym jako firma się zajmujemy i jak możemy pomóc w procesie budowlanym, w projektowaniu na różnych etapach cyklu życia budowy. Firma Scan3D to jest grupa około 15 osób obecnie. Mamy zasięg międzynarodowy, mamy projekty zagraniczne, możemy się tym pochwalić. I tak naprawdę wszystko, czym się zajmujemy, to jest pozyskiwanie danych i przetwarzanie je do modeli 3D, do postaci 3D. O firmie. Firma została założona w Trójmieście w 2016 roku. Obecnie mamy 4 oddziały w Polsce. Ja osobiście kieruję oddziałem wrocławskim. Jesteśmy oficjalnym partnerem firmy Faro, której przedstawicielem był Arek. Przed chwilą widzieliśmy jego prezentację. I głównie z tych skanerów korzystamy, mogę potwierdzić. Jesteśmy również partnerem firmy Navis. To jest producent skanerów mobilnych. Reality Capture, producent oprogramowania fotogrametrycznego. Aventus AI, firma ze Szkocji wdrażająca sztuczną inteligencję. W Trójmieście jesteśmy członkiem wspierającym stowarzyszenia BIM, łączymy biznesy. Jeśli chodzi o mnie, to ja na rynku funkcjonuję dłużej niż firma Scan3D. Jestem geodetą z ponad 15-letnim doświadczeniem terenowym, z wykształcenia właśnie geodeta, Akademia Rolnicza jeszcze swego czasu. Wolałem tamtą nazwę. Uprawnienia z zakresu 1 i 4, operator dronów. Od 10 lat mniej więcej miałem styczność ze skanowaniem laserowym i fotogrametrią. A jako facet i gadżeciarz zawsze lubiłem sobie ułatwiać życie, stąd bliżej mi było do tych technologii, żeby się z nimi zaznajamiać. W ciągu kariery miałem możliwość stosowania różnych nowych technik, czy to mobile mappingu, georadaru, batymetria, technologie nieoczywiste dla geodezji, jednak bardzo, ale to bardzo ułatwiające życie. Wracając do firmy. Teraz jestem w firmie Scan3D. Czym dysponujemy? Tak naprawdę nasza praca opiera się o narzędzia, o skanery, więc na chwilę obecną mamy 3 skanery firmy Faro Focus serii MIS. Mamy 2 skanery premium, których premiera była dokładnie 12 kwietnia, stąd nieobecność Arka. Już mamy zamówione, potwierdzam, warto. I jako jedyni w Polsce mamy skaner mobilny Navis VLX. Omówię zaraz różnicę pomiędzy tym sprzętem, natomiast co więcej, mamy drony, mamy kamerę Matterport, mamy skaner do bardzo małych detali, poniżej milimetra dokładności. No i jako geodeci mamy dostęp do technik klasycznych, tachimetr, odbiorniki GPS. Wszystko to, żeby móc dostarczać produkty. Czym się charakteryzują sprzęty, na których pracujemy? Skanery laserowe Faro Focus MIS to tak naprawdę 8. generacja skanerów, o których mówił Arek. Oprócz błędu pomiaru 3 i 1 mm w zasadzie nie różnią się między sobą. Co je wyróżnia spośród konkurencji? Są bardzo małe i lekkie, łatwe w transporcie, da się z nimi latać samolotem. Wykonują zdjęcia i w naszym odczuciu robią bardzo dobre chmury punktu. Skaner mobilny Navis VLX to zupełnie inna klasa skanera, przede wszystkim jeśli chodzi o jego wydajność. To jest skaner, który nosimy, operator nosi go na sobie. W czasie rzeczywistym cały czas skanują 2 skanery zamontowane, plus do tego wykonujemy zdjęcia. Wydajność jest około 10-krotnie wyższa niż skanera Faro przy utracie dokładności powiedzmy 3-krotnej jedynie, co
budownictwie i jeśli nie mówimy o bardzo precyzyjnych pomiarach konstrukcji stalowych, te kilka milimetrów i tak jest wystarczających moim zdaniem. Natomiast przewagą jest szybkość zbierania danych, a przez to ich dostarczenia. Mamy do dyspozycji również zestaw do skanowania podziemnego, jest to go radar i wykrywacze, ponieważ to, co my możemy zeskanować skanerem laserowym, to jest od gruntu i od powierzchni wody w górę, natomiast to, co jest pod spodem, instalacje, stare fundamenty i tak dalej, to jest dział skanowania podziemnego i potrafimy te modele połączyć, uzupełnić, to daje dopiero pełny obraz do projektowania. Po co to wszystko mamy? Właśnie po to, żeby móc pozyskiwać takie dane w takim tempie i takiej jakości, jakiej oczekuje od nas dany projekt, czyli klient, projekt, bo nie wszystko da się zeskanować tak samo dokładnie. Czasami chodzi o szybkość, a czasami wręcz przeciwnie, chodzi o dokładność. Dlatego postanowiliśmy wzbogacać cały czas park sprzętowy. Trochę zdjęć, oczywiście tylko w ładnej pogodzie, żeby to wyglądało, że ta praca jest lekka, łatwa i przyjemna. Więc co da się zeskanować? Zeskanować da się prawie wszystko. I tu mamy przykład obiektów zabytkowych, mamy zamki, mamy wieże, dworzec, zamek Czocha, mamy jakieś wykopy archeologiczne. Więc wszędzie tam, gdzie potrzebne są dane geometryczne, a nie są one zbyt łatwe w zgromadzeniu, to się da zeskanować. Oczywiście da się też zeskanować obiekty nie tak ładne jak zabytki. Da się zeskanować fabryki i to jest większe wyzwanie. Z racji tego, że firma ma siedzibę główną na Pomorzu, mamy sporą część naszych robót wykonujemy w branży morskiej. Są to statki albo komponenty platform. Jest nam tam bliżej. Jesteśmy w stanie też skanować jakieś elementy bądź urządzenia, jak chociażby pokazany na zdjęciu motocykl, to akurat koła naukowego z Politechniki, przeróbka na elektryczny, taki projekt ciekawostka. Główne zastosowania skanerów to powiedzmy budownictwo i przemysł, chociaż tak jak Arek wspomniał, kryminalistyka, ale tym się nie zajmujemy. Natomiast zbieramy dane o wszystkim, co jest potrzebne, żeby ułatwić dalsze prace w projekcie, w projektowaniu, architektom, projektantom. My skupiamy się na gromadzeniu tych danych, nie mamy działu projektowania, mamy rozbudowany dział modelowania i naszym zadaniem jest dostarczać poprawne, dokładne dane. Możemy być wszędzie, gdzie trzeba, może to być morze, kościół, fabryka. Jesteśmy w stanie dojechać w zasadzie wszędzie i podjąć się każdego zadania. Skoro webinarium i grupa odnosi się do BIM-u, to w takim razie po co my jesteśmy albo kiedy jesteśmy potrzebni w tym BIM-ie? Tak naprawdę jesteśmy potrzebni na początku, żeby zgromadzić dane niezbędne do projektowania. W projektach greenfieldowych to jest proste, bo mamy łąkę albo pole, wystarczy dostarczyć numeryczny model terenu albo ortofotomapę. Do tego geodeta dostarczy mapę do celów projektowych. To wszystko się łączy i jest łatwiej projektować. W przypadku projektów bazujących na przebudowach inwentaryzujemy stan wyjściowy, wszystkie detale. Jeśli chodzi o zabytki, to mogą być ornamenty. Jeśli chodzi o przemysł, to każde wszystkie rury, instalacje itd. Na etapie budowy w filozofii BIM-u skanujemy każdy element, każdy obiekt, który podlega zasłonięciu, zasypaniu, zakryciu. Możemy bilansować masy ziemne, możemy pomagać w rozliczeniach. Wszędzie tam, gdzie informacja ilościowa jest potrzebna, jak również jakościowa, czyli liniowości elementów, płaszczyznowości ścian itd. Po zakończeniu budowy jak najbardziej też jesteśmy potrzebni, bo żeby mieć dane do dalszego zarządzania obiektem, potrzeba modelu S-Build, który odzwierciedla rzeczywistość. Tam też skanowanie laserowe i modelowanie jest przydatne. W tytule prezentacji był cyfrowy bliźniak, Digital Twin. Więc czym może być Digital Twin? W zależności od stopnia skomplikowania
Może to być chociażby zdjęcie. Zdjęcie z dopisaną informacją jest już pewnym przedstawieniem obiektu rzeczywistego. Idąc dalej, cyfrowym bliźniakiem może być wirtualny spacer. Możemy zrealizować wirtualny spacer, nie opierając się o skanowanie. Dostarczamy innych informacji. Natomiast informacje te będą również przydatne w czasie projektowania. Chmura punktów to jest pełna informacja geometryczna o obiekcie. Z natury chmura punktów jest obiektem bądź plikiem dość dużym, niełatwym do obróbki, ale tego też jesteśmy w stanie nauczyć. Model meshowy, model, który już jest pełny, nie zawiera dziur pomiędzy kropeczkami, przyjemniejszy w edycji, przyjemniejszy w odbiorze wizualnym, również przenosi rzeczywistość do formy cyfrowej. Dużo ładniej odzwierciedla kolory obiektu i jego strukturę, jeśli chodzi o szczególnie o zabytki. Tam dobrze widać tekstury ścian i tak dalej. Modele 3D, manualne wykonanie, przeniesienie chmury punktów do uproszczonych brył bądź bardziej skomplikowanych brył po to, żeby stworzyć łatwiejsze w edycji pliki, które potem podlegają jako wsady do projektowania. I najwyższy stopień na tą chwilę modelowania, czyli model BIM, to model 3D uzupełniony o wszelkie możliwe informacje do zgromadzenia, o materiał, z którego wykonane są ściany, o wiek budowy, wszelkie rodzaje informacji, jakie chcemy, możemy w tym modelu umieścić. Jako przykład, co dostarczamy na co dzień, teraz widzimy wirtualny spacer z systemu Matterport. Przykład fabryki, gdzie w łatwy sposób, bardzo intuicyjny, możemy się przemieszczać pomiędzy poszczególnymi stanowiskami kamery. Możemy wpisywać różne notatki, możemy wykonać podstawowe pomiary, co jest potężną zaletą systemu, to, że ona działa online. I każdy użytkownik procesu może go sobie dowolnie oglądać w dowolnej przeglądarce, a wpisane notatki w poszczególnych elementach zostają w tym modelu i inny użytkownik może z nich korzystać. Czyli ułatwia to bardzo proces projektowania między zespołami, które nie siedzą w tym samym biurze. Innym przykładem wirtualnego spaceru jest wirtualny spacer na platformie Ivion. To jest platforma stworzona przez firmę Navis i ona działa jako przeglądarka danych ze skanowania laserowego skanerem Navis. Jest to poniekąd produkt uboczny skanowania, natomiast bardzo przydatny w korzystaniu z danych przekazanych. Przechodząc dalej do produktów, które dostarczamy. W przypadku Greenfieldu, o którym wspomniałem, to jest najprostszy przykład, co możemy dać. To jest akurat chmura punktów z nalotu dronem, natomiast jest to dokładna interpretacja terenu, który pozwala precyzyjnie zaprojektować posadowienie, w tym przypadku fabryki, obliczyć masy ziemne potrzebne do wywiezienia, przesunięcia itd. Więc dane są trójwymiarowe, podane w takiej samej charakterystyce jak inne chmury punktów ze skanowania i pozwalają projektować lepiej. W przypadku obiektów nie już tak płaskich jak pole, tylko wzgórze bądź obiekt, tu mamy przykład starego zamku. Również z nalotu dronem, z fotogrametrii pozyskujemy chmurę, która już jest bazą do podstawowych pomiarów. Uszczegóławiamy ją skanując z ziemi. Jest to dużo dokładniejsze niż mapy wektorowe robione klasycznie geodezyjnie. Zakładając przebudowy bądź modernizację obiektów istniejących, mówimy już o typowej chmurze punktów ze skanera naziemnego. Ilość stanowisk, ilość czasu potrzebnego na wykonanie takiego zadania zależy od specyfiki każdego obiektu. Natomiast
to naszym zadaniem jako osób skanujących jest wykonanie pełnego zakresu, żeby niczego nie brakowało w dalszych pracach. Przykłady chmur punktów, które mi osobiście się bardzo podobają, to jest obiekty, oprócz tego, że ta geometria jest zachowana na poziomie kilku milimetrów, to ta chmura tak naprawdę wygląda bardzo ładnie. Ona już na etapie samego skanowania może służyć do podstawowych wizualizacji obiektu. I z chmury punktów też możemy zacząć projektować, rysować. Nie musimy przychodzić na dalsze etapy opracowania danych. Chmura punktów połączona przez nas i przekazana w całości nadaje się do dalszej prostej obróbki, do wektoryzacji i przygotowania dokumentacji. Tu mamy przykład budynku jednorodzinnego, akurat w odcieniach szarości, ale to dobrze obrazuje ideę tych danych. Jeżeli poświęcimy więcej pracy na skanowanie, a w przypadku tego obiektu to było ponad 1000 skanów, możemy zrobić chmurę punktów dla całego zamku, a potem ją po prostu przekroić i oprócz tego, że obrazek świetnie wygląda na ścianie, to jeszcze ma pełną wartość geometryczną zachowaną. Chmura punktów i skanowanie laserowe jako technologia, moim osobiście zdaniem, jest nieocenione w przypadku przemysłu, instalacji. Nie umiem sobie wyobrazić, ile czasu potrzeba by było, żeby takie obiekty zinwentaryzować ręcznie, za pomocą dalmierza, miarki, szkicownika. A tutaj jesteśmy w stanie zeskanować każdą rurkę, każdą zasuwę, zawór i ona znajduje się na swoim miejscu i pozwala na uniknięcie przyszłych kolizji. Chmury punktów, które teraz pokazuję, to są chmury już ze skanera mobilnego. Chciałem tylko pokazać, że to, że według specyfikacji ten skaner ma gorsze parametry dokładnościowe, czy większy błąd określenia pozycji punktu, wcale nie oznacza, że jest gorszy. Tak naprawdę jego wydajność przewyższa ubytek jakości chmury. To, co widzimy tutaj, to są korytarz i duża sala w hotelu w Warszawie. Całość tych danych została pozyskana w niecałe 10 minut. Z skanerem klasycznym zakładam, że z 2 godziny. A tak wygląda chmura punktów ze skanera VLX. Różni się nieco, oczywiście, natomiast informacje geometryczne są cały czas zachowane. To jest troszeczkę więcej szumów, ale po odpowiedniej filtracji też chmura robi się czysta. Na podstawie samej chmury punktów, nie idąc dalej w proces modelowania, jesteśmy w stanie przygotować dokumentację wyjściową. Tu widzimy przykład elewacji zamku, który realizowaliśmy niedawno. Tylko i wyłącznie na podstawie chmury jesteśmy w stanie odtworzyć historyczną część zamku i przekazać ją do dalszych prac projektowych. Jak również chociażby zabytkowe elewacje budynków, kamienic, budynków zabytkowych, bądź na przykład stworzyć rzuty jakichś obiektów użyteczności publicznej. To jest teatr akurat. To, co widzimy teraz, to jest model mesh. Model mesh to tak naprawdę połączenie kropek w trójkąty. Wypełniamy przestrzenie pomiędzy kropkami, pomiędzy punktami zeskanowania, co daje efekt jeszcze bardziej zbliżony do rzeczywistości i dla niektórych programów jest bardziej pożądanym produktem wejściowym do projektowania czy modelowania. To jest fragment statku. Całość prac wykonana terenowo w niecałe 8 godzin.
pełna geometria i tak naprawdę nikt oprócz nas tego zakresu do projektowania nie musi oglądać. Cały proces projektowania następuje w biurze, które może być w dowolnym miejscu na świecie. Przechodząc dalej w kierunku, jak możemy wykorzystywać pozyskiwane dane, następnym naturalnym krokiem jest modelowanie 3D. Modelowanie 3D to jest proces, który jest dużo bardziej pracochłonny i czasochłonny od samego skanowania. W przypadku naszej firmy zespół modelujący jest dwukrotnie większy niż zespół skanujący, a nawet jesteśmy w stanie go powiększać w razie potrzeby. Ilość czasu, jaka jest potrzebna na wymodelowanie, oczywiście zależy od stopnia dokładności, jaki chcemy osiągnąć. Znamy stopnie LOD, więc w zależności, co musimy osiągnąć, tak dużo czasu na to trzeba poświęcić. Tu mamy przykład też naszej realizacji, tak naprawdę od skanowania przez modelowanie i wizualizację. To jest jakby naturalna praca, jaką musimy wykonać, żeby od momentu skanowania w terenie przejść do informacji czy do produktu, którego oczekuje od nas klient. Widać, jak chmura punktów wygląda, a jak ona potem jest na etapie modelowania interpretowana i zamieniana w elementy konstrukcyjne bądź architektoniczne. Teraz widzimy przykład, to jest dworzec główny w Gdańsku. Tutaj modelowanie i skanowanie miało troszkę odwrócony charakter, ponieważ projekt został wykonany na podstawie inwentaryzacji z natury, natomiast dopiero w późniejszym etapie zostało to zeskanowane, bo pojawiły się niezgodności. Więc dopiero po zeskanowaniu całości i połączeniu tego z przygotowanym modelem dało się stwierdzić, które elementy zostały zinwentaryzowane i zaprojektowane poprawnie, a które wymagały niestety przeprojektowania. A teraz mamy przykład przemysłowy, typowa w cudzysłowie hala. Skanowanie jeden dzień, modelowanie 3 tygodnie. Natomiast mamy wszystkie elementy konstrukcyjne, instalacje, wszystko o dokładności elementów zgodne z polskimi normami, takie jakie zostały przyjęte czy zastosowane w czasie budowy, dokładność pozycjonowania poniżej 1 cm. Z modelu 2D bardzo łatwo generować, z modelu 3D bardzo łatwo generować dokumentację 2D. Jeżeli mamy możliwość i chcemy przejść przez ten etap modelowania, wtedy dowolna dokumentacja 2D powstaje nam w postaci rzutów i przekroi. Nie musimy każdego z nich robić oddzielnie. Dlatego zalecana czy stosowana przez nas w firmie kolejność pracy to jest skan, modelowanie 3D i dokumentacja 2D. Dokumentacja 2D z samej chmury i tak zwykle zajmuje nam więcej czasu. Raczej staramy się namawiać i pracować z modelami 3D. Kiedy mamy już modele 3D, zawsze możemy zrobić ich wizualizację. I to jest jeden z przyjemniejszych etapów pracy, bo w końcu mamy możliwość wstawienia do środka mebli, elementów, trochę zabawy w architektów wnętrz. Natomiast da się to dobrze zrobić w momencie, kiedy mamy przygotowany poprawnie model. Łatwiej jest go teksturować, łatwiej jest zarządzać oświetleniem, tak żeby wyglądał prawie tak, jak powinien w naturze.
Tutaj mamy kilka przykładów naszych realizacji, gdzie musieliśmy przygotować dane pod przeprojektowywanie zakładów przemysłowych. Jak się okazuje, z przemysłowych rzeczy mamy więcej, bo to są obiekty trudniejsze w inwentaryzacji, dlatego tam zwykle jesteśmy częściej wzywani. Z obiektów typu małe budynki raczej się to nie zdarza. Bardzo często też mamy realizację zabytków. No tu mamy taki przykład ciekawej rafinerii. Zamodelowanie tych rurek zajęło trochę czasu i to już nie była jedna osoba. To proces, który trwał miesiącami. Wracając do dworca głównego w Gdańsku, model, który został stworzony, tak naprawdę był modelem BIM-owym, czyli do każdego elementu, w który jesteśmy w stanie kliknąć, jest przypisana dodatkowa informacja, czy to o materiale, z którego jest stworzony, albo do jakiej grupy został przypisany, bądź informacja, co należy z nim dalej robić. Czyli możemy tutaj już mówić o zarządzaniu projektem. I jeszcze jakiś przykład wizualizacji. Jak już model jest zbudowany, tak jak mówiłem w przypadku domku jednorodzinnego, przedstawienie go w atrakcyjnej formie jest tylko takim dopełnieniem naszej pracy. Jak wszyscy lubimy się pobawić, dołożyć śnieg, deszcz dla uatrakcyjnienia wizualizacji. Bardzo ważnym aspektem, oprócz skanowania, o którym wspomniałem na początku, jest też skanowanie podziemne, używanie georadaru bądź innych wykrywaczy. To, co jest pod ziemią, nie zawsze jest na mapie zasadniczej, a nawet jeżeli jest, to nie zawsze jest w tym miejscu, w jakim nam się wydaje, a w przypadku obiektów przemysłowych albo centrum miast i tak dalej, znalezienie miejsca na dodatkowe instalacje albo postawienie fundamentów jest bardzo, bardzo trudne. Więc wykorzystując odpowiednio georadar i doświadczenie operatora, jesteśmy w stanie zbudować modele 3D instalacji podziemnych, które w połączeniu ze skanami czy z modelami nadziemnymi osadzonymi w tym samym układzie współrzędnych pokazują nam pełny obraz rzeczywistości, w której musimy się zmieścić z danym projektem. Od szczytu dachów po powierzchni terenu, no i pod nim. Przykład naszej realizacji w Poznaniu, gdzie odtwarzaliśmy elewację przy jednej z ulic wraz z pozyskaniem danych o tym, co jest pod ziemią. To, co widzimy w kolorach teraz na filmie, na animacji, to są wykryte, rzeczywiste przebiegi instalacji podziemnych.
to gwarantuje, że w przypadku projektowania nowych elementów w nie nie trafimy. W przypadku przebudów zakładów przemysłowych polecam. Tak naprawdę z tego, co chciałem pokazać, to wszystko. Chciałem przedstawić produkty, usługi, to, co możemy stworzyć, albo to, co robimy na co dzień. Chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że dane, których dostarczamy, są przydatne i które one tak naprawdę mają ułatwić życie i dalszą pracę, zagwarantować bezpieczeństwo realizowanych zadań. Moim zdaniem ograniczyć koszty i w przypadku niektórych obiektów już sam wiem z doświadczenia, że też podnoszą w jakiś sposób prestiż inwestycji poprzez możliwość stworzenia wizualizacji. Ja ze swojej strony dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dziękujemy bardzo za bardzo ciekawe wystąpienie. Zachęcam teraz do zadawania pytań na możliwości pytania i odpowiedzi. Widzę, że już jedno pytanie się pojawiło. Pytanie do Leszka. W jaki sposób wyciągają Państwo chmurę punktów do elementu 3D, gdy mają Państwo do czynienia z nieregularną bryłą? Na przykład jak to było w przypadku zamku Gryf ze ścianami obwodowymi, nie zachowującymi jednolitej płaszczyzny i stałej grubości. Czy dla nas w ogóle nie ma znaczenia, czy obiekt jest regularny, czy nieregularny? Stawiamy taką ilość skanów, czyli stanowisk skanera, która zapewni nam pełne pokrycie elementu z każdej strony. To naszym zadaniem jest taka rejestracja chmury punktów, która nie będzie budziła wątpliwości geometrycznej i ta grubość ścian w dowolnym przekroju czy w dowolnym miejscu jest naturalnym efektem, wynikiem pracy. Jeżeli chodzi o sam proces skanowania, jeśli chodziłoby ewentualnie o stworzenie takich rysunków, no to architekt w zespole już ocenia według swojej wiedzy, jak te rzuty przedstawić, żeby były potem zgodne ze sztuką do dalszego projektowania. Jeżeli ewentualnie pan Tomasz, który zadał pytanie, chciałby doprecyzować jeszcze swoje pytanie i byłyby jakieś wątpliwości, to zapraszamy jeszcze do uczestnictwa i kolejnego zadawania pytań. Pojawiło się również kolejne pytanie. Jaki jest koszt skanowania i od czego zależy? Znaczy, koszt skanowania jest indywidualny dla każdego projektu, więc pewnie zgodnie z oczekiwaniami nie odpowiem, ile to kosztuje. Natomiast od czego zależy? Zależy od wielkości obiektu, skomplikowania obiektu i produktu, jaki chcemy osiągnąć na końcu. Zwykle, jeśli chodzi o wielkość obiektu, mówimy tu o ilości poświęconego na to czasu pracy. My staramy się operować jednostką roboczo dni de facto pracowników. Natomiast zupełnie inny będzie ten koszt dla pustej hali przemysłowej, inny będzie dla skomplikowanego pałacu. I zupełnie inny będzie, jeżeli będziemy chcieli przekazać tylko chmurę punktów, a inny, jeżeli to będzie miałby być to pełny model BIM-owy. Więc może to sztampowe, ale każdy obiekt wyceniamy indywidualnie. Kolejne pytanie. Ile trwa renderowanie modelu po zeskanowaniu? Czy potrzebny jest do tego bardzo mocny pod względem mocy obliczeniowej komputer? Jeśli tak, to jak bardzo mocny sprzęt jest potrzebny? To też nie jest łatwe do udzielenia odpowiedzi pytanie, bo znowu to zależy od wielkości obiektu, który zeskanowaliśmy. Jeżeli zrobimy domek jednorodzinny albo figurkę, posąg 10 skanami, no to podejrzewam, że przeciętny laptop by na to wystarczył. Jeżeli zrobimy zamek, w którym mamy 2000 skanów, to korzystając nawet z naszych bardzo mocnych komputerów, to i tak trwa długimi dniami. Proces pozyskiwania danych i obróbki wygląda w ten sposób, że najpierw skanujemy,
w zależności od mocy przerobowych w danym momencie bierzemy jeden skaner bądź trzy czy cztery, ile się da w danym czasie. Potem ląduje to na etapie składania. Z doświadczenia 1000 skanów składamy około tygodnia. I to jest dopiero chmura punktów. Ona dopiero potem podlega dalszej obróbce, filtrowaniu. Natomiast jeśli mówimy tutaj o renderowaniu w postaci takich animacji, jakie pokazywałem, no to powiedzmy kilka następnych dni i jakąś koncepcję animacji mamy. Ale jeśli mówilibyśmy o renderowaniu modelu, no to musimy jeszcze przejść przez element, przez zadanie modelowania, a to jest czasochłonne. Co do komputera, ciężko mi na to odpowiedzieć, bo na przykład mój mały laptop ma 128 giga RAM-u, a komputery biurowe po 256, więc dają radę. Natomiast laptopy gamingowe po 32 giga RAM-u podstawowe rzeczy też zrobią. Więc ewentualnie będą to robiły dłużej. Więc jakby nie ma limitu jakości i wydajności sprzętu w górę. Natomiast no myślę, że też 16, 32 giga RAM-u to minimum. Pojawiło się jeszcze pytanie, czy skanowanie daje tylko informacje o geometrii, czy coś więcej, na przykład materiał? I tak i nie. Skaner nie jest w stanie rozpoznać, czy jest to średniowieczna cegła, czy współczesna, ani jaka jest jakość zaprawy. Natomiast z racji tego, że skaner to laser i laser odbija się z pewną mocą, jest energią wysłaną i odbija się, to jest w stanie poprzez parametr intensywności odbicia określić, może nie co to jest za materiał, ale jaka jest różnica w materiale. Inaczej odbije się asfalt, papa, inaczej się odbije blacha, inaczej się odbije cegła. Więc jeżeli mielibyśmy obiekt, na którym widzimy oglądając skan w intensywnościach odbicia, widzimy różne kolory bądź odcienie szarości tej intensywności, to jesteśmy w stanie powiedzieć, że na pewno to były różne materiały, ale na podstawie samego skanu możemy jedynie bazować na kolorach, czyli jeżeli mówimy teraz o skanowaniu i chmurze punktów naturalnych kolorach RGB, no to bazując na swoim doświadczeniu jesteśmy w stanie powiedzieć, że cegła wygląda jak cegła, więc jest murem ceglanym, ale jeżeli ściana w domu jest biała, to nie wiemy, czy to jest płyta GK, mur, żelbet, czy dom jest szkieletowy. Jakimi narzędziami do modelowania dysponuje u Państwa zespół tworzący modele? Jest to zazwyczaj Revit? Tak. Znaczy, generalnie jesteśmy użytkownikiem pakietu Autodesk, także większość rzeczy robimy w Revicie. Obiekty przemysłowe możemy robić w plancie. Każdy z programów ma jakąś specyfikę, jest przewidziany do pewnej grupy obiektów, natomiast Revit jest to w większości przypadków ten program. Natomiast wizualizację robimy w innym programie, analizy jakościowe robimy w innym. Jako użytkownik skanerów Faro bazujemy na oprogramowaniu Faro do łączenia i rejestracji skanów. Jeśli chodzi o programy do post-processingu, czy przetwarzania danych i modelowania, pakiet Autodesku w większości. Zachęcamy do kontynuowania i uczestnictwa w kolejnych naszych wydarzeniach, które planujemy już w najbliższym czasie. Kolejne wydarzenie w maju. Proszę śledzić nasze portale społecznościowe, stronę naszego projektu i mamy nadzieję, do zobaczenia wkrótce.